zaczęła się historia od tego, że Morawiecki ogłosił jako wielki triumf, prawda, to, że w Polsce będzie jedna z głównych siedzib JP Morgan, na tego banku, znaczy to jest jeden z największych banków masońskich, on jest w tej pierwszej piątce. I tu sobie zapisałem, że on ma dochody roczne 200 miliardów dolarów, a Polska ma budżet 86 miliardów dolarów, prawda? Czyli ma prawie trzy razy większy budżet niż Polska. Ten bank. Ten bank. I tak, znaczy bank jest jakby słynny, prawda? No bo on historycznie jest słynny, prawda? Bo zakładał go JP Morgan. Pirat. Słucham? Pirat. Pirat. Czemu pirat? No bo czy... A, tak, tak, tak. W sensie zawodu. Tak, 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 tak. Doszedł do wniosku, że piracenie jest niezdrowe. I nieopłacalne. Tak, tak. Dużo lepiej można zarobić na okradaniu ludzi przez pożyczki, także. A ten JP Morgan, no to była taka największa postać w masonerii. Trochę przez przypadek chyba, dlatego że kiedy Rockefeller i Rothschild mieli taki moment, że wszyscy ich znienawidzili. I z tego się, no bo dali się poznać. I być może z tego się zrodziła bardzo mocna fala antysemityzmu. I wtedy nagle wyskoczył Morgan, który był anglosasem, protestantem i cały czas gadał o Żydach, jacy to oni są źli. Tylko że on był reprezentantem Rothschilda i Rockefellera. Prawda? Oni w niego ładowali pieniądze i przez niego załatwiali różne sprawy. I bardzo szybko wypłynął na pierwszą pozycję. I to on zakładał ten Fundusz Rezerwy Federalnej. On finansował rewolucję w Rosji, on finansował Mussoliniego, prawda? I później ten jego bank, znaczy bo oczywiście po nim schedę przejął JP Morgan, znaczy jego syn miał dokładnie te same imiona i ten syn był dokładnie taki sam jak on i ten bank się zaczął rozrastać i to co teraz mamy, to z czym mamy teraz do czynienia, no to jest JP Morgan & Chase, czyli powstał w ogóle z połączenia 20 banków, natomiast ostatnie połączenie to było, znaczy były dwa banki, które wchłaniały inne banki. Jeden należał do rodziny Morganów, a drugi należał do rodziny Rockefellerów i one się połączyły w ten JP Morgan & Chase. Tamten był Chase Manhattan, który wchłaniał inne banki. I po drodze Morgan z tymi dwoma kolegami, Rothschildem i Rockefellerem, zakładali te wszystkie stowarzyszenia masońskie, czyli najważniejsze te CFR, Rada Stosunków Zagranicznych, Klub Bilderberg. I teraz jak się patrzy na kierownictwo tego banku JP Morgan, no to oni wszyscy są w tych ciałach masońskich, na samej górze. No i bardzo ciekawie, znaczy pierwsze wrażenie, jakie od razu odniosłem, jak zacząłem pisać o tym JP Morgan, no to odniosłem takie wrażenie, że w Polsce już nie ma ani jednego niezależnego medium, bo wszyscy albo milczeli, dokładnie wszyscy, albo milczeli, albo pisali w super pochwałach. No, czyli na przykład w sieci, teraz sprawdzę, czy to w sieci na pewno, bo już się gubię w tym. Tak, pojawił się taki artykuł Łukasza Zboralskiego, Gigant nad Wisłą. I ja sprawdziłem, kto to jest ten Zboralski, no bo jak ktoś pisze o banku, o bankowości, no to by się wydawało, że ktoś od bankowości. Natomiast ten Zboralski to jest w jednej z instytucji rządowych, ona się nazywa
Instytut Badań Edukacyjnych, jest starszym specjalistą od PR-u. I napisał taki artykuł, który miał przekonać wszystkich prawicowych czytelników, że to faktycznie było największy sukces. No i tam się pojawia, zaczyna się od takiego zdania, które się pojawia kilka razy w tym artykule, które brzmi: J.P. Morgan w przeszłości ratował USA przed kryzysem. No i to jest kłamstwo, znaczy jest taki zabieg, bo w latach 20. XX wieku człowiek o nazwisku J.P. Morgan uratował Stany Zjednoczone przed kryzysem po to, żeby, znaczy miał swój cel, żeby założyć ten Fundusz Rezerwy Federalnej, czyli prywatyzacja dolara, przejęcie go na własność rodzin masońskich, prawda? Zresztą to pierwsze spotkanie w sprawie tego funduszu było na prywatnej wyspie, w prywatnym kurorcie tego J.P. Morgana. I on wtedy faktycznie uratował Stany Zjednoczone przed kryzysem, tylko że jak był kryzys w 2008, to bank J.P. Morgan, który nie ma nic wspólnego, znaczy nie można mówić, że J.P. Morgan, człowiek z okresu międzywojennego i J.P. Morgan Bank, to jest dokładnie jedno i to samo, prawda? Bo to jest zupełnie co innego. Znaczy, jakiś związek jest oczywiście, ale czyli bank J.P. Morgan został oskarżony o kryzys przez Kongres Stanów Zjednoczonych, że spowodował kryzys w 2008, prawda? Czyli zdanie, że J.P. Morgan w przeszłości ratował USA przed kryzysem jest, znaczy tak naprawdę to jest kłamstwem, prawda? To jest kłamstwem. Gdzie by nie zajrzeć, to zawsze było właśnie w tym stylu, że to ideał. No, natomiast ciekawe jest też, jak to wygląda w Wikipedii, bo w Wikipedii jest napisane, że tam był kiedyś taki J.P. Morgan, tam taki biznesmen, i jest podane ze dwie wpadki tego J.P. Morgan z ostatnich czasów, takie pomniejsze. Ta pomniejsza wpadka to zostali złapani za rękę, że próbowali manipulować złotówką na szkodę państwa polskiego ze swoim zyskiem. No i prokuratura rozpoczęła śledztwo i to śledztwo się rozmyło. Natomiast jak się spojrzy do Wikipedii anglojęzycznej, czyli amerykańskiej, albo jak się czyta bankier.pl czy jakieś inne portale czy gazety dla bankierów, dla bankowców, no to tam taki podstawowy zestaw to jest 19 przestępstw dokonanych w ostatnim czasie przez ten J.P. Morgan. I te przestępstwa są od sasa do lasa, to znaczy wszystkie możliwe, jakie tylko sobie można wymyśleć, które bank może popełnić, prawda? Czyli na przykład zniszczenie wielkiej firmy w taki sposób, że kilkadziesiąt tysięcy ludzi musiało opuścić firmę w ciągu pół godziny, potracili emerytury, potracili pracę, część popełniła samobójstwa, część ludzi trafiła do więzienia, a sam J.P. Morgan zapłacił karę tam ileś miliardów dolarów i nic mu się nie stało, prawda? Znaczy nawet mówi się w Stanach Zjednoczonych, że z jednej strony w budżet państwa amerykańskiego, a z drugiej strony wydatki J.P. Morgan są wliczone kary, które on ciągle płaci, prawda? Znaczy tam popełnia jakieś przestępstwa i później idzie na ugodę i płaci tak straszne pieniądze, że jakoś mu to uchodzi, prawda? Znaczy oczywiście uchodzi mu pewnie też i z innych powodów. I te przestępstwa to są od takich bardzo prymitywnych, prawda? Że na przykład podpisują umowę ze wszystkimi klientami posługującymi się ich kartą, że będzie tam 1,5% od transakcji dla banku, a później się okazuje, że bank sobie pobiera 4%, prawda? I to się okazuje po jakimś tam dłuższym czasie, albo jakieś konkretne środowiska zostały oszukane. Najlepszy numer był w Chinach, kiedy ten bank wszedł do Chin i okazuje się, że zatrudnił
tysiące dzieci premiera, ministrów, różnych tam kacyków komunistycznych na etatach u siebie, na fikcyjnych etatach u siebie, płacąc im straszne pieniądze jako pensje i udowodniono im, że w ten sposób zapłacili tych łapówek 100 milionów dolarów, prawda? I między innymi córka premiera tam Chin była w to zamieszana i załatwiała temu bankowi różne kontrakty. I amerykańscy prokuratorzy doszli do tego, prawda? I znowu oni zapłacili karę. No i teraz jak patrzymy na polski rynek, to gdzie się nie ruszymy, to jest taka dziwna sytuacja. Na przykład, kiedy TPO okupowało Sejm, prawda? No to nagle telewizja przestała nadawać, miała kłopoty z nadawaniem. No i okazało się, że nadawcą sygnału wszystkich telewizji w Polsce jest firma Emitter. A ta firma jest własnością innej firmy, a w tej innej firmie całe kierownictwo to są pracownicy, znaczy ludzie, którzy przeszli do pracy do nich z JP Morgan. Czyli wszyscy tam poprzednio sprawowali kierownicze stanowiska w JP Morgan, więc można postawić hipotezę i to będzie tylko hipoteza, że tak naprawdę ta firma należy do JP Morgan, prawda? Z tym, że oczywiście, znaczy ja nie jestem w stanie tego udowodnić. Natomiast no, taki dziwny zbieg okoliczności, to nawet znalazłem coś takiego, że bo jedyną gazetą, która dwa razy napisała negatywnie o JP Morgan, był Nasz Dziennik. On napisał, zamieścił artykuł w 2009 i w 2012 o różnych przestępstwach tego banku. No i teraz jak Morawiecki mówi, że to wielki sukces, że JP Morgan wejdzie do Polski, no to Nasz Dziennik w ogóle na to nie zareagował. Znaczy nawet nie przypomniał swoich poprzednich artykułów, ale tego dnia, kiedy się powinna pojawić w naszym dzienniku ten artykuł, pojawiła się wielka reklama na całą stronę takiej firmy CTL Logistik. I reklama była kolorowa na całą stronę i to była reklama obsługi bocznic kolejowych, dzierżawy taboru kolejowego i ja zacząłem sprawdzać, co to za firma ta Logistik, CTL Logistik. No i okazało się, że 75% akcji ma firma Bridgepoint Capital, a ta firma Bridgepoint Capital jest partnerem Morgan. Razem mają różne inne firmy i całe kierownictwo dokładnie tej firmy poprzednio, jeszcze niedawno pracowało JP Morgan na kierowniczych stanowiskach. Znowu się ta historia powtarza. I tu mamy jakby taką ciekawostkę, bo też Morawiecki przedstawiał jako wielki sukces swój i państwa polskiego spolonizowanie banku PKO SA, prawda? Tylko no, ktoś zwrócił uwagę, że myśmy ten bank sprzedali tam za 5 zł, a kupiliśmy go teraz za 50 milionów. Ale w ramach tej prywatyzacji, znaczy polonizacji, wiceprezesem banku PKO SA została pani Roxana Ciurysek-Gedir. No i to jest bardzo ciekawa pani, bo ona zamieszczała z tej okazji na Facebooku i na różnych stronach się to pojawiło na Zachodzie. Jej zdjęcie takie roznegliżowane w pończoszkach, takie sexy, prawda, gdzie znaczy, wiceprezes jednego z największych polskich banków. No i prześledziłem jej karierę, więc ona przyjechała z Zachodu do Polski, żeby objąć to stanowisko. I 2007-2009 pracowała w JP Morgan, a później 2012-2016 pracowała Rothschild London.
I w międzyczasie przebywała w tych wolnych latach tam w Petersburgu, no, co też jest ciekawostką. I tylko taka jest, taki portal, to jest prawy.pl, to jest ten księdza tego, prawda? To zamieścił wywiad z jakimś ekonomistą, no, który stwierdził, że to jest największe możliwe zagrożenie, jakie sobie można wyobrazić, bo jak taki bank wejdzie i tutaj się jakby zorientuje, no to on może wszystkich kupić, prawda? Znaczy ludzi kupić, banki kupić, gospodarkę kupić, wszystko może zrobić i wpuszczanie go na teren Polski, no, jest przynajmniej nierozsądne, prawda? Natomiast przy okazji, bo to się pojawia, o tym JP Morgan pisze na samym początku, natomiast później na końcu pisze trochę o sprawach gospodarczych, prawda? I mamy taką zadziwiającą sytuację gospodarczą, że wszyscy się szykują na wielki kryzys, prawda? I to wyraźnie widać, bo na przykład Niemcy, którzy mieli swoje złoto w Niemczech, we Francji i w Wielkiej Brytanii, całe złoto ściągnęli do siebie. Natomiast my mamy zapasy złota najniższe w Europie i 95% tych zapasów jest w Wielkiej Brytanii. I Morawiecki tłumaczy, że dlatego, że w ten sposób to złoto tam na siebie pracuje. Co oznacza, że tego złota nie mamy w ogóle, prawda? No bo ono gdzieś poszło, ktoś nim obraca, sprzedaje, kupuje i tak dalej. I my jakiś procent z tego otrzymujemy. I teraz drugie, co tutaj się pojawia, to kwestia oszczędności Polski, prawda? Czyli rezerwa walutowa. Znaczy właśnie ta rezerwa walutowa jest częściowo w złocie, ale tego złota jest, no co kot napłakał, znaczy jeszcze mniej, no bo te 5%. Natomiast pozostała część rezerwy jest w obligacjach amerykańskiego Skarbu Państwa. No, co oznacza, że my w skarbcu mamy taki papierek, na którym jest napisane, że pożyczyliśmy Stanom Zjednoczonym 35 miliardów dolarów. Myśmy im pożyczyli, prawda? No bo obligacje polegają na tym, że państwo jakieś wypuszcza obligacje i ktoś ją kupuje, prawda? I później za jakiś procent znowu te pieniądze, znaczy ten papierek, tą obligację wymieni na te pieniądze. Wymieni albo nie wymieni. Ale w każdym razie myśmy udzielili największego w dziejach w tej chwili kredytu Stanom Zjednoczonym na 1,5%, czy 1,7%, już nie będę sprawdzał, jeden z groszami, a w tym samym czasie pożyczamy od amerykańskich banków na tych masońskich na 3,5%, na 4%, prawda? I czyli praktycznie my nie mamy żadnych rezerw budżetowych.